Proszę bardzo. Moje nazwisko Miszkiewicz. Ja przebywałem przez 25 lat w krajach, o których Pan mówi, Bliskiego Wschodu. Nigdy nie odczuwałem tam jakiejś takiej dyskryminacji, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo. Chodziliśmy do kościoła w Iraku, w Libii, w Damaszku, w Sultanacie Omanu i w przeciągu tych ostatnich lat co się zmieniło, że pierwszy atak wyszedł, że zamieniono konflikt muzułmańsko-żydowski na konflikt muzułmańsko-chrześcijański, że zaczęli chrześcijanie przeszkadzać tam. Ja, będąc w Damaszku, potrafiłem sobie w 90 roku iść przez całe miasto, nikt mi nie groziło. W Iraku to samo. Natomiast przeżyłem atak Amerykanów na Trypolis. Przeżyłem na granicy irańsko-irańskiej, kiedy rozpoczęła się konflikt między Iranem i Irakiem. I trudno mi sobie wyobrazić, jak to można wprowadzać te narody do wojny tam. Tam był taki spokój w tym czasie i to wszystko się zmieniło. I tak samo ten problem, który tam na Bliskim Wschodzie istniał między islamem, Arabami i Izraelitami, to zamieniano na konflikt między Europą, w tej chwili z tą napływem tych emigrantów do Europy. Więc tak to wszystko wyglądało. Tam były w miarę bezpiecznie. W 80-tych latach w Iraku pracowało 17 tysięcy Polaków. W Trypolisie, w Libii też w takiej ilości. Była niedziela, to wszystko chodziło do kościoła. I te wszystkie wojny to zmieniło. A drugie pytanie pana, oglądam w telewizji i coraz więcej głosów upomina się, żeby pan tam również występował. Czy panu zaproponowano? Nie, chyba mi nie zaproponują, bo wie pan, ja jestem osobą kontrowersyjną tak zwaną, więc tam owszem, różne kontrowersje są dopuszczalne, ale nie aż takie, takie nie, takie to już są za duże. Natomiast co do tej sprawy, rzeczywiście to jest bardzo ciekawą rzecz pan powiedział, rzeczywiście zwrócił pan uwagę na pewną ewolucję sytuacji, bo w ogóle jeszcze bym się trochę głębiej cofnął w przeszłość, bo do roku 78 to arabska emancypacja występowała pod czerwonym sztandarem socjalizmu. Tam była partia socjalistyczna, partia odrodzenia arabskiego, partia Baas, tak. I takim epigonem tego to był i Kaddafi, i Saddam Hussein. Ale od 78 roku to się zmienia. Od rewolucji w Iranie, kiedy Ayatollah Khomeini obalił szacha Reze Pahlaviego, no to ta emancypacja już nie tylko arabska, bo przecież Persowie nie są Arabami, tylko taka właśnie ona zaczyna się grupować pod zielonym sztandarem proroka. To jest ten moment, 78 rok to jest ten moment. I sprzyja temu stronniczość Zachodu w konflikcie arabsko-izraelskim. Na tę stronniczość zwrócił uwagę kiedyś kardynał Anioł Sodano. To przy okazji sankcji na Irak nałożonych, powiedział kardynał Sodano, od jednych narodów wymaga się czegoś, a od innych narodów nie wymaga się nic. To była taka aluzja do tego, że Izrael lekce sobie waży rezolucję Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych i nic się w następstwie tego nie dzieje, podczas kiedy jeden kraj tam opieszale się, nie to, że nie chciał, tylko opieszale reagował na tę rezolucję, no to od razu został karcony. Więc to oczywiście sprzyjało takiemu jak gdyby
zmianie punktu ciężkości z takiego politycznego na coraz bardziej religijnie zabarwiony tego konfliktu. No i Izrael doprowadził do tego, że to trzeba przyznać, że to jest majstersztyk. Że to jest majstersztyk, bo to chciałbym zwrócić uwagę Państwa na kilka takich aspektów tej wędrówki ludów. To jest czwarta wędrówka ludów w historii Europy. Pierwsza była na przełomie starożytności średniowiecza. Druga była związana i była następstwem wielkich odkryć geograficznych, kiedy to Europejczycy zaczęli się przenosić na inne kontynenty. Nie tylko się przenosić, ale je ujarzmiać, co doprowadziło do ukształtowania w XIX wieku ogromnych imperiów kolonialnych. No, trzecia wędrówka ludów, no nie tyle w historii Europy może, ale to przez Europejczyków spowodowana, to było przesiedlenie co najmniej 10 milionów, a być może nawet 50 milionów Murzynów z Afryki na teren obu Ameryki i Europy. Mówię o handlu niewolnikami murzyńskimi. No i teraz mamy do czynienia z czwartą wędrówką ludów. O tym stanie krwawego chaosu już wspominałem, jakie tło jest tego. Druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to to, że emigrują młodzi mężczyźni. Trzonem tych uchodźców to są młodzi mężczyźni przed ukończeniem 30 roku życia, a więc mężczyźni zdolni do walki. Ogołocenie tamtych obszarów, miliona czy może półtora miliona takich mężczyzn, no to dodatkowo potencjalne zagrożenie dla Izraela zmniejsza, a dla Europy zwiększa. Trzecia sprawa to jest kwestia finansowa. Otóż jeżeli prawdą jest to, co media mówią, a chyba jest prawdą, że wyekspediowanie takiego jednego podróżnika kosztuje kilka tysięcy euro, no to nawet w Europie to jest duża suma, a cóż dopiero tam, w krajach zniszczonych przez wojnę, gdzie ludzie potracili dorobek całego życia, a jakoś ci się zdobywają i mają te pieniądze na opłacenie tych przemytniczych mafii. Skąd je mają? No, pożyczają jeden od drugiego, nie ma takiej możliwości. Jeden bidak nie może pożyczyć drugiemu bidakowi, bo sam nie ma. Jeżeli zatem zdobywają te pieniądze mimo wszystko, to znaczy, że została stworzona inżynieria finansowa, a taką inżynierię finansową może stworzyć ktoś, kto może, prawda? Kto ma do tego środki i możliwości. No i linie kredytowe w ramach tej inżynierii finansowej. I to tłumaczy, moim zdaniem, to tłumaczy, dlaczego ci uchodźcy się kierują do krajów o najwyższym socjalu. Przecież jeżeli pożycza im ktoś pieniądze na tę podróż, to oni muszą dać zabezpieczenie tej pożyczki. No nie pożycza im na piękne oczy. No bo jak pożycza, a ten wyjedzie i szuka wiatru w polu, prawda? Muszą dać jakieś zabezpieczenie. A jakie mogą dać? Ano rodzina tam zostaje, którą trzeba wykupić jako zakładnika, prawda? Więc dlatego nikt do Polski nie chce przyjeżdżać, bo tu no, też można żyć, ale to, co to za życie, prawda? Tam można dopiero szybko wykupić tę rodzinę. I wreszcie ostatnia sprawa. Chciałbym przypomnieć takie przemówienie, które wygłosił w 1989 roku ówczesny przewodniczący Komisji Europejskiej Jacques Delors. W jednym ze swoich przemówień otwartym tekstem powiedział, że celem Unii Europejskiej jest wypowiedzenie wojny ekonomicznej Stanom Zjednoczonym. Jestem pewien, że w Stanach Zjednoczonych ktoś to usłyszał i wyciągnął wnioski. Tak, no to dobrze, to zanim wy będziecie zdolni do wypowiedzenia wojny ekonomicznej, to my wam zafundujemy taką wojnę domową z Bisurmanami, że się nie pozbieracie. No i właśnie to mamy. Więc wydaje mi się, że tu żadnych przypadków nie ma. I co więcej, Europa,
która kiedyś się bez ceregieli, bez kompleksów konfrontowała z muzułmanami, teraz nie ma na to odwagi. Przypomnijmy apogeum tego kryzysu migracyjnego. Przecież instytucje Unii Europejskiej właściwie nie były widoczne, w ogóle nie działały. Każde państwo musiało sobie radzić na własną rękę z tym problemem, co gorsza, a to jeszcze drobiazg. Najgorsze było to, że jak któreś państwo próbowało sobie radzić, to było sztorcowane przez innych, że próbuje na własną rękę coś tu robić, a przecież tu... I w rezultacie ta masa uchodźców wlała się do Europy. Nie dlatego, żeby nie było narzędzi ochrony granic, bo takie narzędzia są. Przecież ja to powtarzam, karabin maszynowy każdego uchodźcę dogoni. To nie można uciec przed karabinem maszynowym. Tylko nikt nie ma odwagi się takimi narzędziami posłużyć. No i w rezultacie to jest właśnie, to się nazywa doprowadzenie do stanu bezbronności. Już nie dlatego, że nie ma tam środków, są, tylko nikt nie ma odwagi wziąć na siebie odpowiedzialności takiej. W rezultacie inicjatywę przejmuje kto inny. No i mamy z tym do czynienia. A że jakieś tam teorie się do tego potem dorabia, a to do wszystkiego można dorobić teorię. Taki był ksiądz Stefan Pawlicki, profesor filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim jeszcze przed I wojną światową. No i on był takim znanym smakoszem. No i kiedyś uczestniczył w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, a był tego dnia, tego wieczora zaproszony na kolację do takiego domu słynącego z bardzo dobrej kuchni. No i coraz jak te obrady się przedłużały, to ksiądz Pawlicki się coraz niespokojniej wiercił na fotelu. Wreszcie tam wyekskuzował się i opuścił zebranie, bo już tam ta godzina się zbliżała i powiedział tak, na odchodnem, nie mógł tam sobie darować ironii i powiedział tak, wszystko jedno, jakie stanowisko zajmie prześwietny Senat, to uzasadnienie znajdą już panowie koledzy z Wydziału Prawnego. Zawsze do każdego zachowania można dorobić jakąś teorię efektowną, ale to niczego nie zmienia. To nie zmienia rzeczywistości, że Europa jest bezbronna. No i teraz w Szwecji tam był ten zamach. No i już się podnoszą głosy, że to nie można tak, że to właściwie te ofiary to były same sobie winne, bo po co tam właziły, prawda, i tak dalej. No, no to no tak właśnie to właśnie tak to wygląda.